Polski rynek nieruchomości nie jest wyspą na tle całej gospodarki i dlatego dzisiaj też będzie o gospodarce, o sytuacji w budownictwie, o sytuacji w handlu, o nastrojach. I te nastroje są szczególnie ważne, no bo wiemy, że są ludzie, dla których szklanka jest do połowy pełna, a dla drugich jest ona do połowy pusta. Jeżeli na rynku jest więcej pesymistów, ludzi oceniających przyszłość pesymistycznie, to gospodarka raczej będzie szła ku dołowi. Jeżeli natomiast pojawia się coraz więcej optymistów, no to mamy nadzieję na wzrost. Czy taka nadzieja ma podstawy? To się okaże. Czasami taka nadzieja jest po prostu wywołana zmęczeniem już tym pesymizmem i chcemy lepszej przyszłości. Ale pokażę właśnie dzisiaj Wam dane GUS-owskie na temat tych nastrojów, na temat budownictwa i na temat handlu. Natomiast jeżeli Was interesuje gospodarka, rynek nieruchomości, trendy, zmiany w prawie istotnie wpływające na ten rynek, różne działania, które również oddziałują, subskrybujcie nasz kanał. Zapraszam do pisania komentarzy, do sugerowania nam tematów, którymi mamy się zająć. Zachęcam do dyskusji na naszym kanale Discord, takie nasze nowe dzieło, oraz do szkoleń na symen24.pl, gdzie wiele osób, nie tylko pośrednicy, znajdą pewnie szkolenia dla siebie, a sporo się ostatnio zmienia w prawie obrotu nieruchomościami, więc warto na tę stronę zajrzeć. I zanim przejdę do nieruchomości i budownictwa, to może pokażę dwie tabele, dwa wykresy, niekoniecznie bezpośrednio związane z nieruchomościami, ale jednak mające związek. Pierwsze to będzie wykres handlu detalicznego, sprzedaż nasza towarów w detalu liczona w cenach stałych, czyli w takich bez uwzględnienia inflacji. No i mamy tutaj na końcu wynik. Wynik jest ujemny. Mogę dodać ciągle ujemny, jak w poprzednich miesiącach, troszeczkę mniej ujemny. To są porównania rok do roku. No i można powiedzieć tak, no wychodzimy, idziemy w górę, mamy mniej ujemny wynik, ale też trzeba pamiętać o tym, że rok temu już w lipcu ta baza nie była specjalnie wysoka, więc porównywanie się tak rok do roku no jest troszeczkę łatwiejsze. Jeżeli mamy niezbyt wysoką sprzedaż w lipcu zeszłego roku, no tak umownie niezbyt wysoką, no to w tym roku mniejsza sprzedaż, ale jednocześnie mniejszy spadek, bo wracamy do, porównujemy się z niższymi wartościami. Niemniej jednak dla tych, którzy są optymistami, widzimy wyraźnie, że zmierzamy do przebicia się ponad zero i to jest na pewno pozytywne. Dlaczego w ogóle ta sprzedaż detaliczna jest dla nas ważna? Dlatego, że ona pokazuje, czy my oszczędzamy, czy stać nas na więcej, czy na mniej towarów. Jeżeli mniej towarów kupujemy w detalu, to również przemysł, no, wszelkiego rodzaju działalność gospodarcza, która właśnie produkuje towary na sprzedaż, również cierpi. A jak ona cierpi, no to cierpią kolejne branże i taki jest to zawsze efekt domina. Jakie mamy nastroje w gospodarce? I tutaj celowo pokazałem dwie rzeczy, budownictwo i handel hurtowy. Jeżeli chodzi w ogóle o nastroje w gospodarce, to GUS bada zarówno to, co sądzimy o tym, jaka jest nasza sytuacja dziś, czy nam się poprawiło lub pogorszyło, oraz to, jak oceniamy, jak przedsiębiorcy oceniają, jaka będzie przyszłość. Czy przewidują, że mi się będzie poprawiać, czy pogarszać. I tutaj mamy sytuację taką, że patrząc się na wszystkie te działy gospodarki badane przez GUS, to ten taki poziom, czy nam się poprawiło, czyli tego, jak przedsiębiorcy oceniają, łącznie z sierpniem, badanie obejmuje pierwszy tydzień, pierwsze 10 dni sierpnia, łącznie z sierpniem,
czy nam się poprawiło. Oni uważają w zasadzie, że ani się nie poprawiło, ani nie pogorszyło. Można powiedzieć, że uważają za sytuację bez zmian. A jak oceniają swoje perspektywy, swoją przyszłość? No, niektórzy uważają, że w zasadzie jest tak samo, ale może będzie trochę lepiej. W budownictwie minimalne pogorszenie optymizmu, bo mieliśmy minus 7,9, a w lipcu, a w sierpniu mamy minus 8, czyli można powiedzieć, jest to w zasadzie stały taki odsetek tych ludzi, którzy myślą pesymistycznie o rozwoju budownictwa. No i dlaczego tak jest źle w budownictwie, skoro słyszymy kredyt, bezpieczny kredyt spowodował run na mieszkania i wszystko się powinno dziać lepiej i powinno być więcej mieszkań, powinni deweloperzy więcej budować. O tym będzie za chwilę, ale przy okazji właśnie wrócę jeszcze do jednej z poprzednich audycji, w której mówiłem o sztucznym boomie. I mam wielką prośbę, żeby wszyscy, którzy oglądają tę audycję, to jeżeli to słuchali ich ze zrozumieniem, po prostu. Nie dodawali własnych interpretacji, nie mówili tego, czego ja nie powiedziałem, albo przynajmniej nie komentowali, wpychając mi w usta coś, czego nie powiedziałem. Jeżeli mówię o sztucznym boomie, jeżeli mówię o cyklach gospodarczych, to mówię o tym, co się dzieje. Sztuczny boom, rozumiem, po prostu większa aktywność po stronie zakupów spowodowana wypływem tańszego pieniądza dla pewnych osób wybranych. To, że rynek jest cykliczny, to też jest prawda. Ale ja nigdy nie powiedziałem, że rynek upadnie na przykład we wtorek 15 sierpnia, bo to jest nieprawda. Tak więc proszę, zwracajcie na to uwagę, o czym mowa. Rynek w tej chwili jest w miarę rozgrzany i w ogóle na tym rynku nieruchomości jest ten problem, że to nie jest tak przejrzysty rynek jak rynek akcji. Na akcjach to widzimy niemalże, kiedy nastąpił spadek, z dokładnością co do sekundy czy minuty. Natomiast na rynku nieruchomości te informacje o transakcjach, o liczbie zawieranych umów, sprzedawanych nieruchomości, o cenach, one po prostu muszą się przetworzyć, przemielić przez ten system i docierają do nas z opóźnieniem. Tak więc tak to bywa, ale też proszę, żebyście nie ulegali takim zapewnieniom, że na przykład rynek nieruchomości to jest taki, który nigdy nie spada, bo to też jest nieprawda. Nie ma na świecie rynku, który by nigdy nie spadał. Wszystkie rynki są cykliczne. Tak po prostu działa gospodarka z różnych powodów. Czasami te cykle, takie naturalne cykle dopasowania się podaży i popytu, są zakłócane jakimiś wydarzeniami, no powiedziałbym zewnętrznymi, epidemiami, nie chcę powiedzieć trzęsieniami ziemi, to lokalnie jakimiś wojnami, decyzjami politycznymi, no różnymi wstrząsami. No i one też oczywiście oddziałują na rynek i mogą go na przykład przez jakiś czas sztucznie podbijać. O tym było w tej audycji, link na dole odsyłam, kto nie widział. Natomiast zobaczmy, jak to jest w tym budownictwie i jak to wygląda i czy jest właśnie lepiej czy gorzej. I zaczniemy od takiej tabeli, która pokazuje mieszkania oddane do użytkowania. Tutaj widzimy teoretycznie ogółem jakiś spadek. Ale jak powiedziałem, ta tabela najmniej nam mówi o rynku, bo mieszkania oddane do użytkowania, liczone powiedzmy ogólnie rok do roku, czyli te pierwsze 7 miesięcy roku 2023 do 2022, ogólnie minimalny spadek 0,2%. W mieszkaniach indywidualnych spadek 2%, u deweloperów niewielki wzrost.
Ja bym się tą tabelą bardzo nie przejmował, jeżeli chodzi o próbę prognozowania przyszłości, oceniania prawdopodobieństw sytuacji, które mogą się wydarzyć, dlatego że ona po prostu odzwierciedla to, że budowy rozpoczęte jakiś czas temu, wiele miesięcy lub nawet wiele lat temu, a w praktyce wiele lat temu, zostały właśnie zakończone i mieszkania te zostały do użytkowania. Bardziej interesuje mnie to, co jest, się dzieje w pozwoleniach i co się będzie działo w budowach rozpoczynanych. Jeżeli chodzi o pozwolenia, no to widzimy jakiś taki optymizm liczony w lipcu 2023 do sierpnia 2023 u osób indywidualnych, jedyny wzrost, na przykład, natomiast w takich porównaniach lipiec do lipca, czy też pierwsze 7 miesięcy do pierwszych 7 miesięcy, widzimy wyraźny spadek i później przejdziemy jeszcze do wykresu, gdzie zobaczycie, jak to się zmienia po szczególnych miesiącach, ale najpierw pokażę Wam budowy rozpoczęte. I tutaj widzimy, no zaczęto rozpoczynać budowy więcej u deweloperów zdecydowanie, ponad 10% licząc lipiec do lipca i ponad 4% licząc lipiec do czerwca 2023. W całym jednak w tych pierwszych 7 miesiącach spadek widzimy spory i tego spadku prawie 30% u deweloperów z pewnością nie da się łatwo odrobić. Jak to wygląda na wykresie, na którym lepiej widzimy, jak to się zmienia w czasie? No i mamy porównanie właśnie tych budów rozpoczętych lipiec i mamy lipiec tu. To jest ta pierwsza nieoznaczona czerwoną kropką pozycja. Wzrost jest, ale nie przesadzajmy. Ten wzrost nie jest ogromny, tym bardziej, że już ten lipiec 2022 nie był dobrym okresem, jeżeli chodzi o rozpoczynanie budów. W poprzednich okresach tych budów jednak mieliśmy rozpoczynanych znacznie więcej. Jeżeli chodzi o pozwolenia na budowę lub zgłoszenia nowych budów, no to też widzimy ten trwający wiele miesięcy spadek, więc jakiś taki wzrost do tego, co było 12 miesięcy temu, no jest, powiedziałbym, taki trochę sztuczny, bo wtedy też był niski poziom. Co to wszystko oznacza? No jednak spójrzmy się z drugiej strony, bo szklanka, jak powiedziałem, czasami jest do połowy pełna, a czasami do połowy pusta. Z drugiej strony jednak widzimy jakąś stabilizację, a nawet lekki wzrost rozpoczynanych budów, licząc w krótkim okresie, znacznie lepiej niż ten okres takiego już całkowitego dołka w 2022 roku. Co to wszystko oznacza? No to oznacza, że za jakiś czas będziemy mieli więcej mieszkań na rynku. Budowa mieszkań na rynku u deweloperów trwa przeciętnie około 2 lat. Oni jednak zaczynają sprzedawać wcześniej swoje oferty. Jeżeli teraz zaczynają rozpoczynać więcej budów, to znaczy, że będą mogli stopniowo więcej mieszkań oferować. Ale ktoś może powiedzieć, że ten wzrost u deweloperów, który pokazywałem przed chwilą, nie jest tak wielki i gwałtowny, a przecież mamy ten bezpieczny kredyt. No, słuchajcie, musicie trochę poczekać. Zobaczymy, jak deweloperzy odpowiedzą na popyt tego wywołany przez ten bezpieczny kredyt 2% dopiero za kilka miesięcy. Projekty, pozwolenia na budowę, czy też projekty nie wyciąga się z kieszeni. To wszystko trwa, to jest proces cały, niestety długi w uzyskiwaniu pozwolenia. I dopiero za jakiś czas będziemy widzieli, czy na przykład deweloperzy uruchamiają więcej nowych pozwoleń na budowę. Trzeba też powiedzieć i pamiętać trzeba o tym, bo z tego też wykresu można łatwo wyczytać, zrozumieć, że jest spora liczba projektów, pozwoleń, które zostały uzyskane, ale budowy nie zostały rozpoczęte. Co oznacza,
że zarówno w budownictwie indywidualnym, jak i właśnie tym deweloperskim, we wszelkich formach budownictwa zresztą, jest jakiś zapas pozwoleń na budowę, które można będzie uruchomić. Przypominam, że pozwolenie na budowę jest ważne przez kilka lat i nie musisz rozpoczynać budowy natychmiast po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Możesz poczekać. I ten zapas, ten taki zapas widać, że jest, bo widać to po właśnie tej dużej różnicy między tą linią budów rozpoczynanych, a projektów, czy też pozwoleń uzyskiwanych na budowę. Teraz widać, że ta różnica się zaczyna zmniejszać, co znaczy, że deweloperzy czy inwestorzy uruchamiają stare pozwolenia. Czy zaczną robić nowe? Zobaczymy. Żeby się budownictwo rozwijało, muszą występować o nowe pozwolenia. Zaczęcie budowy też nie następuje nagle w lipcu, tylko dlatego, że 1 lipca zaczął działać projekt bezpiecznego kredytu 2%. To wyjście na budowę też następuje z jakimś opóźnieniem. No i teraz zobaczymy, jak ci deweloperzy w najbliższych miesiącach będą zaczynali nowe budowy. Czy faktycznie ruszą z budowami, czy też będą czekać, bo tak szczerze mówiąc, patrząc na tę gospodarkę światową, to powodów do wielkiego optymizmu i takiego hura budowania nie ma. Gospodarka światowa troszeczkę teraz przechodzi okres czkawki, a niektórzy mogą patrzeć z ostrożnością, widząc to, co się stało z dwoma czołowymi deweloperami w Chinach, może nawet z większą liczbą, którzy działali na takim mocno promowanym przez tamtejszy rząd rynku nieruchomości, budowali. Ten rynek był tam sztucznie podbijany. No i teraz oni stoją przed taką perspektywą, że być może zbankrutują. To się okaże. Ich upadłość może mieć ogromne skutki dla całej gospodarki światowej. I dlatego też deweloperzy w Polsce, widząc rynek, który właśnie dzisiaj jest nakręcany przez taki program pomocy dla wybrańców, przez program, trzeba powiedzieć o jakimś tam też chyba zamyśle politycznym. Nie chcę zarzucać, że to jest stricte kiełbasa wyborcza, wcale nie chcę tego powiedzieć, ale jest to też również program, który zwrócony jest do osób, które chcą dostać pierwsze mieszkanie i pokazanie przez władzę, jacy jesteśmy dobrzy. Kosztem zresztą niektórych innych, którzy chcą kupić mieszkanie, nie mając tego kredytu i muszą przez to płacić więcej, ale deweloperzy mogą się patrzeć, dobrze, to jest rynek sztucznie podbity. Jak długo będzie trwało to sztuczne podbicie? Czy faktycznie w Polsce niedługo zaczną spadać stopy procentowe? Pierwsze sygnały, chyba takie nieśmiałe bardzo, już być może widać w niektórych bankach, ale to są pierwsze jaskółki. Na razie widzimy, pozytywnie wygląda sprawa bezrobocia, czyli w ogóle perspektyw pracy. Ale co nas dalej czeka? Jak skończy się na przykład wojna w Ukrainie? Co się stanie, jeżeli 1 milion Ukraińców wróci, albo nawet 500 000 wróci nagle do siebie? To są zagadki, na które trudno odpowiedzieć, więc jesteśmy teraz w takim okresie, gdzie można powiedzieć tak. Troszeczkę widzimy światełko optymizmu w niektórych branżach, także w tych niezwiązanych z nieruchomościami bezpośrednio, w gospodarce. Ale są to nieśmiałe iskierki optymizmu na ciągle jednak pesymistycznym rynku. Czy to jest moment, w którym się odbijamy z dołka? Trudno powiedzieć. Czy co się stanie, jak na nas wpłynie na przykład sytuacja gospodarcza Niemiec, z którymi jesteśmy potężnie związani gospodarczo. Tam wcale to nie wygląda aż tak optymistycznie jak w Polsce, więc może odczujemy cios powodowany załamaniem czy też stagnacją w tamtej gospodarce. Po prostu musimy poczekać i dlatego też
To jest kolejny powód, dla których deweloperzy, ludzie generalnie rzecz biorąc rozsądnie myślący, nie podejmują decyzji na ura, tym bardziej, że wiedzą, że przecież w branży, w której oni pracują, cały proces inwestycyjny trwa latami. Ja już mówię o samej budowie, nie nawet, a jeżeli doliczymy jeszcze ten okres projektowania i przygotowania inwestycji, no to trwa jeszcze dłużej. Więc oni muszą się zastanawiać nie co jest dzisiaj, tylko jak widzą tę gospodarkę za 2 lata, za 3, za 4, co będzie dalej, czy wtedy będzie parcie na mieszkania, jak widzą na przykład demografię. No niedługo poznamy najnowszą prognozę demograficzną dla Polski. Te dotychczasowe dobre nie były. Za kilka dni zobaczymy najnowszą prognozę 2023-2060 i sam jestem jej ciekaw. Przedstawię ją w kolejnych audycjach. Jeżeli Was to interesuje, bo ta prognoza demograficzna ma również wpływ na rynek nieruchomości, na zapotrzebowanie po prostu na te mieszkania, no to zapraszam, subskrybujcie ten kanał, piszcie nam w komentarzach sugestie nowych audycji. Zachęcam do skorzystania ze szkoleń na Cement24.pl, gdzie jest sporo właśnie o zmianach w prawie i to takich istotnych, które ostatnio weszły w życie w czasie wakacji, szczególnie te związane z obrotem gruntami. Niektóre czekają jeszcze na ogłoszenie, ale one też pewnie wejdą. Przynajmniej mam nadzieję, że ustawa idąca w dobrym kierunku nie ugrzęźnie gdzieś w dzienniku ustaw, nie zostanie po prostu tam zapomniana w publikowaniu. A chętnych zapraszam również do uczestnictwa na naszym serwerze na Discordzie, gdzie już powoli zaczyna się kształtować wymiana myśli. To jest takie nasze nowe medium komunikacji z Wami. Cześć, trzymajcie się.